Witam Was na kolejnej lekcji z Mobile English. Dzisiaj będzie ona dotyczyła słownictwa związanego z ubraniami. Zaczynamy. T-shirt, czyli koszulka. Shirt, koszula. Sweater, sweter. Trousers, spodnie. Jeans, jeansy. Shorts, shorty, czyli krótkie spodenki. Dress, sukienka. Skirt, spódniczka. A teraz powtórzmy te słówka, których przed chwilą się nauczyliśmy. T-shirt, shirt, sweater, trousers, jeans, shorts, dress, skirt. Ok, przechodzimy do dalszej części. Shoes, buty. Trainers, buty sportowe typu Adidasy. High heels, buty na wysokim obcasie. Flip-flops, klapki. Socks, skarpetki. Underwear, bielizna. Pants, majtki. Briefs, sliwki. Bra, stanik. Pyjamas, piżama. Swimming suit, strój kąpielowy. Ok, a teraz powtórzymy. Shoes, trainers, high heels, flip-flops, socks, underwear, pants, briefs, bra, pajamas, swimming suit. Ok, mam nadzieję, że zapamiętałeś chociaż część z tych wyrazów. Przechodzimy do następnych. Scarf, szalik. Gloves, rękawiczki. Jacket, kurtka lub też żakiet. Coat, płaszcz. Cap, czapka. Belt, pasek. Bag, torebka. Purse, portmonetka. Glasses, okulary. I sunglasses, czyli okulary przeciwsłoneczne. Backpack, czyli plecak. Ok, powtórzmy raz jeszcze. Scarf, gloves, jacket, coat, cap, belt, bag, purse, backpack, glasses, sunglasses. Ok, na pewno poszło Ci bardzo dobrze. A teraz spróbuj odpowiedzieć na moje pytanie. Jak powiesz po angielsku okulary?
Okulary to sunglasses, czyli okulary przeciwsłoneczne, albo glasses, jeśli mamy na myśli zwykłe okulary. Bardzo dobrze. Jak powiesz spodnie? Trousers. Bardzo dobrze. A w takim razie, co to będzie oznaczać dress? Dress to tak naprawdę nie jest polski dress, tylko sukienka w języku angielskim. W takim razie, jak powiesz dress, czyli spodnie sportowe i sportowa bluza. Zgadza się, będzie to tracksuit. Mam nadzieję, że dzięki tej lekcji udało Ci się zapamiętać przynajmniej kilka części garderoby. Zapraszam Cię do pobrania dzisiejszej lekcji w formie pisemnej ze strony www.angielskizdojazdem.pl. Dziękuję za uwagę.